Cześć! W dzisiejszym odcinku poznacie telefon do zadań specjalnych, który wybornie sprawdzi się w trudnych warunkach na budowie lub w fabryce. Przynajmniej zdaniem Samsunga. Poznajcie Samsung Galaxy X Cover 5. Intro! Ten telefon na pewno nie grzeszy urodą, ale w tym wypadku ważniejsze są takie cechy jak wytrzymałość i specjalne funkcje, jakie w sobie kryje. Ale jak zawsze, zaczynamy od podstaw. To nieduży i dosyć lekki smartfon, z którego bardzo łatwo się korzysta, nawet używając tylko jednej ręki. Co ważne, jego budowa nie jest śliska, więc mamy bardzo pewny chwyt. Ramki i plecki wykonane są z plastiku, natomiast szkło na froncie jest niewiadomego pochodzenia. Natomiast grubo bym się zdziwił, gdyby nie było tu jakiegoś specjalnego szkła ochronnego. Na obudowie znajdziemy duże przyciski ze specjalnymi żłobieniami, z których korzysta się bardzo wygodnie, bo nie ma problemu z dosięgnięciem do nich, plus czucie nawet przez rękawiczki. Po prawej stronie mamy specjalny duży przycisk, który możemy sobie dowolnie skonfigurować. Na przykład jednokrotne przyciśnięcie odpala latarkę, a wciśnięcie i przytrzymanie uruchomi nam aplikację aparatu. Więc jest to bardzo fajna i przydatna rzecz. Jeszcze z takich ciekawostek, ten przycisk może nam służyć jako przycisk push-to-talk, znany z krótkofalówek, ale o tym pogadamy sobie później. Jeszcze co do budowy, mamy na niej gniazdo mini jack, jest USB typu C i złącze do ładowania typu Pogo, które sprzedawane jest oddzielnie, ale nie znalazłem go jeszcze w sprzedaży. Głośnik mono gra dosyć podstawowo, ale nie spodziewałem się tu jakichś fajerwerków. Ciekawostką jest możliwość zdjęcia osłony plecków, bo ten telefon ma wymienny akumulator. Oprócz tego, że możemy wyjąć batkę, mamy też dostęp do dwóch slotów kart nano SIM, czyli mamy opcję dual SIM. Jest też miejsce na kartę microSD do pojemności 1 TB. Ale akumulator ma pojemność tylko 3000 mAh. Niby dzięki temu mamy dosyć niską wagę telefonu, ale wystarcza to tylko na około 1 dzień pracy na jednym ładowaniu. Ale okej, można po prostu wymienić baterię i jedziemy dalej. Co prawda znalazłem ją do kupienia tylko na Amazonie i jest to dosyć dziwne, że nie ma jej w normalnej sprzedaży. Mamy tu 15-watowe ładowanie, a więc do pełna naładujemy X Cover 5 w około 1,5 godziny. Nie ma indukcji ani ładowania zwrotnego. Teraz pogadamy sobie o pancerności tego smartfona, która jest trochę, trochę naciągana. Nie wiem, jakie są Wasze skojarzenia z pancernymi smartfonami, ale mi jako pierwsze przychodzi na myśl to, że mogę rzucać nim, gdzie popadnie, utopić w wodzie, przywalić nim młotkiem i wszystko będzie z nim ok, no oprócz kilku rys. No i tu przychodzi lekkie rozczarowanie. Okej, część moich wyobrażeń ma potwierdzenie w rzeczywistości. Chodzi tu o standard IP68, czyli telefon jest wodo- i pyłodporny. Jest też militarny standard odporności, którego nazwa wyświetla się Wam na ekranach. Ale dotyczy on znowu bardziej środowiska, w jakim znajduje się telefon, czyli mamy odporność na nagłe zmiany temperatury, zmiany ciśnienia, fale akustyczne, czy siły, jakie oddziałują na żołnierza przy strzelaniu, gdy mamy odrzut broni. No spoko, ale co z upadkami? A więc producent deklaruje odporność na upadki z, uwaga, wysokości 1,5 metra i to nie robi żadnego wrażenia. Bo skoro polecany jest na przykład na budowach, to raczej pojawiają się tam większe wysokości. No, come on, to nie jest nawet wysokość trzymania telefonu przy uchu, więc no, sami rozumiecie. Zresztą sprawdźmy, jak to wygląda w realu. Czas go trochę poturbować wraz z moim współpracownikiem. Znaczy, współpracownik nie będzie turbowany, tylko telefon. I think we can do better than that.
jak sami widzieliście, totalnie nie cackałem się na spacerze z tym telefonem. Naprawdę mega obrywał, bo rzucałem nim na beton. Sami słyszeliście, jak tak pięknie ślizgał się po betonie. I kurde, go nie rozwaliłem. Naprawdę spodziewałem się, że uda mi się połamać te ramki albo tył obudowy, albo no przede wszystkim, że ekran nie będzie działać, a wszystko działa, nawet nie pękł. I tutaj muszę bić się w pierś, bo spodziewałem się, że jeżeli producent mówi, że okej, dopuszczalne są upadki tylko z wysokości 1,5 metra, to znaczy, że ten telefon łatwo jest rozwalić. I się myliłem, totalnie się myliłem. Nawet jest mi trochę głupio, bo wszystko działa. Jest tylko taka jedna moja uwaga, że ramki powinny być otoczone gumą, wtedy już totalnie byłby super wytrzymały, a tak to mamy takie całkiem spore odpryski, które pokażę Wam na zdjęciach, może nawet teraz się wyświetla, nie wiem jak to się zmontuje, więc są takie ubytki w plastiku na krawędziach telefonu, więc no o mały włos, a byłby uszkodzony ekran. Myślę, że jeszcze kilka rzutów albo rzuty z większej jeszcze wysokości i no mielibyśmy rozwalony telefon. A tak to nic się nie stało, tylko że ramki wyglądają już no nie tak atrakcyjnie. Więc brakuje tu gumy, więc nie mogę powiedzieć, że to jest super rozwiązanie, super bezpieczny telefon, że możemy nim rzucać, nic się nie stanie, bo da się go uszkodzić. Ale przeżył, kurde, i za to należą im się brawa. Ekran w X-Cover 5 to 5,3-calowa matryca TFT o rozdzielczości HD+, więc dosyć podstawowa jednostka. Nie należy spodziewać się po niej wiele pod względem ostrości obrazu czy odzwierciedlenia kolorów, chociaż są całkiem nieźle nasycone. W kwestii jasności ta również nie jest z najwyższej półki, ale ekran jest czytelny nawet w ostrym słońcu. Skoro to ekran typu LCD, to nie mamy funkcji Always On Display i nie rekompensuje nam tego dioda powiadomień, bo jej po prostu nie ma. A szkoda. Ekran otoczony jest gigantycznymi ramkami, które zajmują 36% frontu, więc z daleka X-Cover wygląda jak taka starsza generacja iPhone'ów, a z bliska jak urządzenie retro. To, co jest fajne w ekranie, to opcja wyższej czułości dotyku, więc możemy komfortowo obsługiwać ekran do pewnej grubości rękawiczek. W kwestii wydajności jest... uwaga... bardzo podstawowo. Procesor to Exynos 850, a wspierają go 4 GB pamięci operacyjnej. Ogólnie jest płynnie, ale przy uruchamianiu aplikacji musimy być odrobinę bardziej cierpliwi, bo nie otwierają się tak super szybko, ale jeszcze nie na tyle wolno, by to irytowało. O graniu w najmocniejsze pod względem graficznym gry możemy raczej pomarzyć, ale prostsze tytuły działają bez problemu. No dobra, ale my tu sobie gadamy o graniu, a kto ma w pracy czas na granie w gry? A już tak na serio, to telefon bardziej do celów służbowych, więc nikt raczej nie spodziewał się tu flagowych podzespołów i nieziemskiej wydajności. W kwestii oprogramowania mamy na pokładzie Android 11 z nakładką systemową One UI 3.1. Jest ona specjalnie okrojona pod ten telefon, więc jest prosto, ale nie prostacko. Nie zabrakło takich opcji jak ciemny motyw interfejsu czy filtr światła niebieskiego. Nie mamy jednak opcji dotyczących regulacji nasycenia kolorów. Z fajnych funkcji jest natomiast wykorzystanie bocznego przycisku jako PTT, czyli Push to Talk. Więc nasz telefon zamienia się w radyjko walkie-talkie, a to za sprawą współpracy z Microsoft Teams. Mamy dwa urządzenia w jednym. Samsung chwali się też wysokim poziomem zabezpieczeń programistycznych. Mowa tu o Samsung Knox, który chroni telefony pracowników pana Wiesia przed atakami złośliwego oprogramowania. What did he say? Taka ciekawostka, że telefony Samsunga są dopuszczone do użytkowania w amerykańskich agencjach rządowych właśnie ze względu na Knoxa i wysoki poziom bezpieczeństwa, jaki zapewnia. Czy jest to potrzebne na budowie albo w fabryce? Zdecydujcie sami. Na dokładkę dodam tylko, że pamięć wbudowana to 64 GB, a w kwestii komunikacji mamy Bluetooth wersji 5.0, dwuzakresowe Wi-Fi, Wi-Fi Direct i NFC do płatności zbliżeniowych. Wiecie, jak przed pracą idziemy rano do żabki po dwa harnasie. Nie może być takich żartów. Zmierzamy do aparatów, a więc zaczynam od kamery selfie, którą stanowi 5-megapikselowa matryca o świetle 2.2. Która robi no, podstawowe zdjęcia i mimo na przykład trybu bokeh czy efektów upiększania robi zdjęcia, które raczej no, nie zachwycają. Traktowałbym bardziej ten aparat jako narzędzie do odblokowywania za pomocą twarzy, bo działa to całkiem sprawnie, no i może nada się jeszcze do wideorozmów, ale na pewno no, nie do zabaw selfiaki. Przechodzimy na tył i mamy 16-megapikselową matrycę o świetle 1.8.
Zdjęcia, jakie wykonamy za jej pomocą, również nie powalają, ale nie są najgorsze. Potrafią być całkiem szczegółowe, ostre i zadowalającym odzwierciedleniem kolorów. Mamy możliwość ustawienia dwukrotnego, czterokrotnego i dziesięciokrotnego przybliżenia cyfrowego, no ale jak wiadomo, z każdym przybliżeniem jakość rejestrowanego obrazu będzie się pogarszać. Plus nie mamy tu sensownej stabilizacji obrazu, więc zdjęcia często będą poruszone. W kwestii filmików również jest bez fajerwerków, bo maksymalnie nagramy je w jakości Full HD z 30 klatkami na sekundę. Tutaj ponownie, no nie ma co się spodziewać powalającej jakości, więc jest ona po prostu akceptowalna jak na telefon tego typu. Nie podoba mi się jednak to, z jaką łatwością gubi się autofokus, przez co często nagle obraz jest blurowany, zwłaszcza przy mniej sprzyjających warunkach oświetleniowych. No dobra, pora na podsumowanie i zaczynam od zalet Galaxy X-Cover 5, a są to nieduże rozmiary i waga, odporność klasy IP68 i militarny standard odporności, obudowa zapewniająca pewny chwyt, dodatkowy boczny przycisk, który możemy sobie skonfigurować, wyjmowana bateria, obecność gniazda mini jack i slotu na kartę microSD, funkcja zastępująca klasyczne walkie-talkie, niezłe zdjęcia z głównego aparatu, możliwość obsługi w roboczych rękawiczkach. A teraz czas na wady, a są to otoczony gigantycznymi ramkami ekran TFT, odrobinę zbyt powolne działanie, brak większej odporności na uszkodzenia fizyczne, słaba dostępność na rynku dodatkowej baterii, brak diody powiadomień, no i cena, bo chińska konkurencja jest bardziej przystępna cenowo. I to by było tyle na dziś, a teraz subskrybujcie, lajkujcie i koniecznie napiszcie mi w komentarzach, czy rzeczywiście jest zapotrzebowanie na rynku na telefony do pracy na budowie albo w fabryce. Ciekaw jestem Waszych opinii. Widzimy się już za tydzień. Cześć!